Dzień dobry Państwu. Minęła 12. Zapraszam na techniczny przegląd rynków w Parkiet TV. Moim gościem jest Piotr Nejdek, analityk techniczny Domu Maklerskiego mBanku. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Piotrze. Zaczynamy od Bitcoina. Wczoraj, a w zasadzie dzisiaj w nocy, notowania kryptowaluty wyznaczyły nowy dołek Bessy w okolicy, zdaje się, 3400. Powiedz mi Piotrze, bo dokładnie w styczniu tego roku przewidziałeś, że Bitcoin spadnie nawet w okolice 3000. Zastanawiam się, czy podtrzymujesz te prognozy, czy masz inny scenariusz, bardziej czarny, a może jednak trochę bardziej optymistyczny. No, w styczniu Bitcoin był kwotowany w okolicy 11 tysięcy dolarów, czyli to jest cena 70%. Dojście dosyć szybko do tych poziomów. Tak naprawdę te 3000 dolarów, to był taki poziom psychologiczny, o którym się fajnie, łatwo mówiło. Nie oznacza, że tam nastąpi koniec Bessy, bo tak naprawdę te poziomy takie realne, ściągające do siebie, czy też nawiązujące do poprzednich korekt, dwóch wcześniejszych, one są podobne, te korekty, jeśli chodzi o rozkład. No to są to poziomy w okolicy 2300 dolarów, ale może na chwilę obecną skupmy się na poziomie 3000. To jest jak na razie cel. Bo wielu analityków wskazuje ten poziom jako taki, od którego teoretycznie mógłby się Bitcoin odbić albo nawet zmienić trend. Ty widzisz w nim taki potencjał do zmiany trendu, czy to... Za wcześnie, żeby mówić na ten temat. Jak na razie jest tutaj potężna wyprzedaż kryptowalut. Jak to się przełoży później na przykład na strefę realną w Stanach, na notowania spółek chociażby Nvidia, która zajmuje się produkcją tych pseudo kryptokoparek, to zobaczymy w kolejnym roku, ale to już nie jest tylko kwestia przeceny samego Bitcoina, ale myślę także wyników finansowych poszczególnych spółek, które zarabiają na Bitcoinie. Okej, to przejdźmy już do rynków finansowych, tych tradycyjnych. Zacznijmy od 30-letnich obligacji amerykańskich. Mamy tutaj to jest wykres miesięczny, więc mamy długoterminowy kanał wzrostowy. Sugerujesz, że mamy ostatnio przebicie, które jest fałszywe. Ostatni raz takie samo przebicie zdarzyło się tuż przed 2008 rokiem. Czy coś tutaj chcesz zasugerować? Jak na razie wygląda to na klasyczny fake. Z racji tego, że po przebiciu tego dolnego ograniczenia kanału, czy też trendu wzrostowego 30-letniego, nie było kontynuacji spadków, nie było wyprzedaży tych bezpiecznych aktywów. W ostatnich dniach jest wręcz wzmożony napływ kapitału do bezpiecznej przystani i pojawiają się lokalne na razie sygnały kupna, co mogłoby wpłynąć na uruchomienie tutaj reakcji łańcuchowej, jeśli chodzi o kolejne tygodniowe sygnały kupna na 30-latkach czy też na 10-latkach. Fajnie także to wygląda. Stąd też zagranie typu fake, pułapka Bessy, powrót do góry pokazuje z punktu widzenia historycznego, że jest to zmiana trendu. Zmiana trendu na rynku obligacji oznacza wyciągnięcie kapitału z rynku akcyjnego. To skoro o rynku akcji mowa, to przejdźmy do wykresu S&P 500, wykres w ujęciu tygodniowym. Tu warto zauważyć, że indeks pomimo tych ostatnich spadków, bo na Wall Street nie dzieje się ostatnio dobrze, jest sporo paniki, sporo strachu, ale to 2600 się trzyma. I powiedz mi, czy to jest taki ostatni bastion byków? Dokładnie tak, 2600 się trzyma. Ja trochę widzę inne poziomy. Na wykresie tygodniowym oczywiście 2600 tutaj jest kluczowe, zamknięcie tygodnia poniżej tak naprawdę jest triggerem do wyzwolenia ruchu w okolicy 2300 punktów. Nie jest to predykcja na chwilę obecną, ale jak weźmiemy pod uwagę, co się dzieje na obligacjach amerykańskich, weźmiemy pod uwagę to, że na wykresie dziennym jest problem z powrotem trwałym nad taką średnią kroczącą z 200 sesji, nie tylko S&P, ale Dow Jones, transportowy także, czy Nasdaq, to tak naprawdę te elementy układanki giełdowej wskazują na to, że jednak ten rok 2018 zgodnie z cyklem Bennera Fibonacciego będzie tym rokiem szczytowym, a później kolejne 2-3 latka niestety dla jankeskich baribali, jak to mówią. Rozumiem, że kolejny wykres, a na nim futuresy na indeks Russell 2000 też potwierdza ten twój czarny scenariusz, bo tutaj podobnie, mamy taki bastion byków w okolicy 1450, jeśli dobrze tam widzę, przynajmniej mniej więcej. Przełamanie, rozumiem, zjazd nawet na 1200 z tego, co tutaj zaznaczyłeś. Miejmy nadzieję, tak się nie wydarzy, bo zepchnięcie tak nisko tego wskaźnika giełdowego zapewne negatywnie by wpłynęło także na parkiety Starego Kontynentu. Niemniej jednak to, co się dzieje w ostatnich tygodniach na tym wskaźniku giełdowym,
no nie napawa optymizmem. Mamy klasyczną główkę z Gominami. Ona często bywała pokazywana po to, żeby zagrać przeciwko niej. Jak na razie nie mamy tutaj informacji, czy to będzie fake, czy nie. Ale to, co się dzieje w tym tygodniu, przełamanie denka zeszłotygodniowej białej świeczki, to samo zrobił S&P wczoraj, to samo zrobił Dow Jones, to tak naprawdę jest zaproszenie do wyprowadzenia kontry na południe. I teraz tak, jeżeli tydzień będzie zamknięty poniżej 1436, tak bym dokładnie to powiedział, to tak naprawdę należałoby się spodziewać ruchu z klasyką techniki na 1200 aż. Okay. Kończymy temat rynku amerykańskiego. To taka krótka konkluzja. Te dwa bastiony w przypadku S&P 2600 tutaj 1450, jeżeli zostaną przełamane w tygodniowymi świeczkami w cenach zamknięcia, tak, to mamy się czego bać. Zawsze musimy się czegoś bać, ale w tym momencie będziemy mieć trigger do tego, aby mówić o sygnałach sell. Okay. To przejdźmy teraz na rynek niemiecki, konkretnie indeks DAX w ujęciu tygodniowym. Wczoraj z tego, co liczyłem, pękła granica Bessy, ta umowna, tak. 20%. Powiedz mi, bo u ciebie to wygląda dosyć bardzo pesymistycznie, bo to jest zejście nawet na 7,5 tysiąca w tym momencie, taka jest predykcja, co by oznaczało, że od obecnych poziomów to jest jeszcze 30% potencjał spadku. Tutaj są pokazane dwa zasięgi. Oko ludzkie lubi widzieć takie prostokąciki, jest to fajnie narysowane i nie trzeba za bardzo pisywać. Ja może bym się skupił na tym niebieskim wynikającym tutaj z tej struktury. Tutaj zasięg spadku wskazuje na 10 tysięcy punktów. Jest to tak naprawdę powielany rysunek od wielu miesięcy, czyli to jest realizacja tego scenariusza spadkowego. Czarna świeca z tego tygodnia. No, pokazuje, że ten trend na Deutsche Börse się zmienił. Dycha psychologiczna na celowniku. Czy to będzie zrobione z wyprzedaniem, zobaczymy. A 2019-2020, no to myślę, że te poziomy z FIBO, czy też z Price Action tutaj połączone, te 7,5 tysiąca, no, będzie straszyło. Czyli na ten moment DAX jest pod kontrolą niedźwiedzi. Jak na razie tutaj nie ma argumentu w średnim terminie za stawianiem optymistycznych prognoz na dzisiaj. To optymizmu też ze świecą szukać na SDAX-ie chyba. Mam wrażenie, że Frankfurt ma ten sam problem, co Warszawa. Dokładnie. Czyli ta druga linia jest po prostu słabiutka. Bo SDAX już od jakiegoś czasu jest w układzie Bessy. Tutaj jeszcze zaznaczyłeś, bo to mamy układ tygodniowy, tak. Wybicie z takiego kanału dołem. Także jeszcze w ogóle potęgują nam się te sygnały sprzedaży. To oczywiście może być fake klasyczny, ale na chwilę obecną, po wczorajszym zamknięciu, dzisiaj także na niemieckim parkiecie nie widać siły, nie widać popytu wybierania tych tanich akcji, to pojawia się geometria klasyczna wskazująca na poziomy wsparcia. 50% czy też poprzednie ekstrema. No te 7,5 tysiąca punktów tutaj tak niestety straszy w kolejnych miesiącach. Widać pozytywną dywergencję na wskaźniku, co zachęca do wyprowadzenia wzrostowej kontry, ale podczas Bessy tego typu właśnie odczyty niskie RSI często wprowadzają w błąd inwestorów. Dlatego też bym się jak na razie tym nie kierował. Czyli konkluzja po rynku niemieckim jest jeszcze mniej jeszcze bardziej pesymistyczna niż po amerykańskim, tak na dobrą sprawę. Patrząc czysto technicznie. Jak na razie tak. Okay. To przejdźmy jeszcze na indeks MSCI Emerging Markets, konkretnie na ETF-y. Tutaj mamy rynki rozwinięte, powiedzmy, w jednym miejscu, na jednym wykresie. Stawiasz taką tezę, bo widzę po tych strzałkach czerwonych, że też mieliśmy zagranie fejkowe, fałszywe, czyli wybicie z kanału, teraz mamy powrót. Sugerujesz, że rynki rozwijające się też są skazane na kontynuację spadków? Jak na razie ostatnie notowania tego benchmarku wykazały słabość popytu i tutaj nie było kontynuacji wzrostu, wręcz przeciwnie, cofnięcie się pod tą klasyczną linię trendu spadkowego na tygodniach. Także nie wygląda to za ciekawie. Te strzałki pokazują, że tego typu zagrania były robione w tym roku i tak naprawdę nie spotkały się z kontynuacją wzrostu. Dlatego też dzisiaj przy tym układzie także brakuje tych popytowych sygnałów. Może za tydzień, może za dwa, jak dojdzie do zamknięcia powyżej tutaj tego poziomu, dopiero pojawi się coś pozytywnego. Jak na razie emerging markets mówi tutaj wzrostom. Nie. Okay, czyli mamy kolejny pesymistyczny element układanki. To teraz przejdziemy już sobie trochę do rynku polskiego. Zacznijmy od euro do złotego. Mamy tutaj wybicie z takiego trójkąta, które sugerowałoby, że złoty jest skazany przynajmniej w jakimś krótkim, średnim terminie na jakieś umocnienie względem wspólnej waluty. To jest właśnie jeden z tych w miarę pozytywnych czynników dla naszego rynku. To współgra się z tym, co robi WIG20 w ostatnich dniach, ale o tym za chwilę. Widać tutaj sygnał. Jest naruszenie dolnego ograniczenia.
Zobaczymy, czy będzie kontynuacja w kolejnych dniach, bo to jest ważne, aby była kontynuacja i zamknięcie tygodnia poniżej 4,2619. Wówczas dla euro PLN byłby to sygnał do tego, aby wyjść zgodnie z szerokością tej formacji. I tutaj tak naprawdę pojawia się potencjał, ale niestety ujęcie miesięczne czy też wielotygodniowe pokazuje, że to jest konsolidacja po ruchu wzrostowym. Eksponencjalne tygodniowe cały czas stanowią wsparcie ruchome i dzisiaj za wcześnie jest na to, aby mówić o wiarygodnym sygnale umacniającym naszą walutę. Zaczęło się tak dobrze, a skończyła się ta... Z dystansem. Jest fajnie, jest lepiej. Zaczekajmy na konkluzję. Okay, to rzućmy okiem już na indeksy warszawskiej giełdy. WIG20 w ujęciu tygodniowym. Mnie interesuje twoje zdanie, już nie tylko dlatego samo czysto technicznie, ale do portfela technicznego na grudzień analitycy wskazali w zasadzie zdecydowanie większą liczbę spółek właśnie z WIG20. To sugerowałoby, że liczą jednak na odbicie tego indeksu. Powiedz mi, czy ty widzisz na kreskach takie szanse, czy w takim ogólnym obrazie, biorąc pod uwagę to, o czym wcześniej mówiliśmy, rynku amerykańskim, rynku niemieckim, MSCI-u, mamy tutaj szansę się wybić z tego takiego pesymistycznego trendu? Jesteś, w ostatnich dniach widać relatywną siłę blue chipów u nas, czyli zachowujemy się dużo lepiej, nie reagujemy na słabość widoczną na Deutsche Börse czy na Wall Street. To jest pozytywny czynnik, jeśli chodzi o postrzeganie naszego indeksu, ale tak naprawdę przecież te poziomy 2300 punktów, one były grane wielokrotnie w ostatnich miesiącach i tak naprawdę nic wyżej się nie działo. W zależności od tego, jak zamknie się ten tydzień, miejmy nadzieję, że zamknięcie dzisiejsze piątkowe będzie powyżej 2310. Wówczas ryzyko zejścia na południe zostanie zneutralizowane. Jeżeli jednak dzisiejsze zamknięcie będzie poniżej 2310, na tygodniach pojawi się czarna świeca z długim cieniem i tu jeszcze mamy trójkę wzrostową widoczną na wykresie dziennym, to tak naprawdę jest to element korekty wzrostowej. Tym bardziej, że tygodniowe eksponencjalne, one są cały czas negatywnie zapętlone, czyli ten sygnał, który się pojawił w pierwszej połowie tego roku, cały czas ostrzega przed kontynuacją spadku. Czyli musimy wziąć pod lupę i obserwować poziom 2310. Na dzisiejszą sesję, tak. Tak. A co powiesz o WIG-u szerokim? Czy tam może tutaj więcej optymizmu? Chociaż to cały czas jest moim zdaniem układ, tu mamy też wykres w ujęciu tygodniowym, to jest cały czas układ spadkowy, prawda? Niby ta 50, w sensie 50% zniesienie Fibonacciego, tych zwyżek 2016-2017 skutecznie zadziałało, no ale pytanie, czy to jest też tylko chwilowe podbicie wzrostowe i zaraz będziemy mieć przełamanie i ruch do kolejnego zniesienia? Można byłoby zaczekać na zagranie typu overbalance, czyli podejście pod 61605 punktów. Pytanie, czy jest sens na to czekać, bo jak na razie indeks zatrzymał się na wysokości też tygodniowych eksponencjalnych. Tutaj niższe ekstrema cały czas wskazują na trend spadkowy. WIG zrobił ten sam numer co WIG20 wcześniej, kiedy została osiągnięta granica przekroczona klasycznej bestii 20%. Właśnie miało miejsce tutaj i doszło do wyprowadzenia wzrostowej kontry. WIG20 w tym czasie robił łamanie 20% zniesienia ostatniego szczytu i doszło do wyprowadzenia wzrostowej kontry. Dlatego też tutaj jest taka analogia, trochę wydaje mi się jest to fałszywe podbicie, dlatego też za wcześnie jest na to, aby zanegować ruch w ramach kanału wzrostowego, a to dolne ograniczenie kanału jak na razie ściąga do siebie cały benchmark. To na koniec jeszcze indeks MWIG40. I tutaj przynajmniej ja mam takie wrażenie, troszeczkę możemy zakończyć chyba optymistycznym akcentem, bo dwie kwestie zauważam. Podwójne dno ewidentnie na MWIG-u 40 i ten poziom lokalnego szczytu broniony ostatnio i poziom 4000 punktów. A druga optymistyczna kwestia, którą ty zaznaczyłeś, zdaje mi się, to jest ta pozytywna dywergencja względem oscylatora RSI. Dokładnie tak. Czyli może być tak, że WIG-20 w dół, WIG w dół, ale średniaki będą teraz cisnąć na północ. Pamiętajmy, że korekty nie tylko są strukturami wertykalnymi, ale także horyzontalnymi. Jeżeli mielibyśmy do czynienia z korektą w ramach tych fajnych sygnałów, które tutaj są zrobione, to równie dobrze może być to tak zwany boczniak, czyli rozciągnięcie, uspokojenie tego w czasie, ale tak naprawdę bez wyprowadzenia znaczącej kontry wzrostowej. Tutaj to, co ściąga do siebie MWIG40 w kolejnych tygodniach czy miesiącach, są to okolice 4160-4260. To jest ewentualnie taki upside, jeśli chodzi o korektę wzrostową. Ale jak na razie za wcześnie jest, aby mówić o zakończeniu całego tego układu spadkowego.
Piotrze, tak tytułem zakończenia, czy ty widzisz szansę na to, że polska giełda będzie zyskiwać, nasze indeksy będą rosnąć, jeżeli w Stanach zrealizuje się ten negatywny scenariusz, o którym mówiłeś na początku, czyli pękną te wsparcia na S&P, na Russellu? Mamy szansę, czy Wall Street tutaj dyktuje warunki? Nasz rynek jest dosyć specyficznym rynkiem i tak naprawdę wiele razy nas zaskakiwały indeksy, szliśmy pod prąd. Może tak się wydarzyć, ale tak naprawdę logika nakazuje, aby wraz z ewentualną przeceną tą wysoce prawdopodobną w Stanach także obawiać się u nas wyprzedaży kontynuacji akcji. Piotrze, dziękuję za ten przegląd techniczny. Na koniec jeszcze pytanie konkursowe, które obiecaliśmy, bo Biuro Maklerskie M-Banku, Dom Maklerski M-Banku przygotował dla naszych widzów upominek taki mikołajkowy. Termanometria to dziedzina analizy technicznej, w której kluczowy jest czas, cena czy kalendarz lunarny. Tak ładnie to brzmi. To jest pytanie Piotra Nejtka. Odpowiedzi możecie Państwo przysyłać na sosparkiet.com. Trzeba też zasubskrybować nasz kanał i skomentować wybrany film z hashtagiem Parkiet TV. Także zapraszamy do konkursu. Mamy kilka książek, między innymi kultową pozycję Edwina Lefebvre, wspomnienia gracza giełdowego, a także w transie inwestowania Marka Douglasa. Jest też Jack Szwager, analiza rynków, analiza techniczna rynków terminowych, ale jej nie przyniosłem, bo jest strasznie ciężka. Także zapraszamy do konkursu o 13.00 Rzecz o Prawie, następne prosto z parkietu punktualnie o 12.00 w poniedziałek, a wszystkie nagrania z Parkiet TV możecie oglądać na naszym kanale na YouTubie. Do zobaczenia.